Siemanko moi drodzy, w ostatnim filmiku na temat spawarki Patton Promig 200 obiecałem, że pokażę Wam puls. W tym celu wykonałem kilka testów, podłączyłem się pod oscyloskop, żeby zbadać, czy faktycznie jest ten puls, bo tutaj mamy dosyć skomplikowaną sytuację. Ale o tym w dalszej części odcinka. Przypomnę Wam też, że testowałem, porównywałem różne spawarki na agregacie, więc i do filmu o agregacie, jak i do odcinków o spawarce Patton w metodzie MMA, jak i w metodzie Micmac, zostawiam Wam linki w opisie. Słuchajcie, właśnie szykuję kolejny test z oscyloskopem. No i tutaj chciałem podłączyć się pod biegun dodatni. A tutaj taka sytuacja, zobaczcie, zupełnie luźna nakrętka, gdzie jest podpięte nasze zasilanie. Zaraz to poprawimy. A ciekawostka, chciałem dokręcić tą śrubkę, a w środku znalazłem szybko złączkę i pierścień na inne druty spawalnicze. Był po prostu wypchnięty tam z tyłu. Jakoś nie rzucił się mi wcześniej w oczy, a już chyba z 2 miesiące testuję tą spawarkę. Dobrze, zajrzyjmy najpierw do instrukcji, jeżeli chodzi o ten puls. Wchodzimy na polską stronę i pobieramy instrukcję. No i tutaj będzie to, o czym mówiłem. Już w tej instrukcji w porównaniu z papierową są informacje, na przykład jak zapisywać programy, ale jednak puls tutaj nadal jest błędnie opisany. Oczywiście zwracam na to uwagę nie jako jakiś przytyk, bo po prostu rozumie, że urządzenie się rozwija, a instrukcja nie nadąża, tylko żeby ograniczyć osobom, które by do tego doszły i zaczęły się głowić, jak ten puls z tej instrukcji pogodzić z tym, co mamy w urządzeniu. No niestety nie uda się tego pogodzić, bo na urządzeniu są inne parametry do ustawienia niż podane w tej polskiej instrukcji. Dlatego musimy sięgnąć do instrukcji angielskiej. I tutaj już faktycznie mamy opisane 4 parametry, nie tak jak tam było 3 parametry, czyli że musimy włączyć nasz tryb pulsacji, a także wybieramy impuls tak jakby wysoki i impuls pauzy oraz częstotliwość i duty cycle, czyli wypełnienie naszego impulsu. Tutaj mamy przetłumaczone to na polski. Problem jest taki, że ja nadal czytając tą instrukcję nie rozumiem, jak z tego pulsu korzystać. Który parametr za co jest odpowiedzialny, nie ma żadnego wykresu, który by to jasno wyjaśniał, oprócz tego, jak przebiega duty cycle. Przede wszystkim nie jest wyjaśnione, jak główny nastaw napięcia spawania koreluje z innymi parametrami, czyli jak na nie wpływa. Problem jest taki, że sprawdziłem, czy główny nastaw wpływa na te nastawy i wpływa, a w instrukcji no nie jest wyjaśnione, jak wpływa. Dlatego odpalamy za chwilę oscyloskop i spróbuję temat wybadać od takiej strony technicznej. Wydaje mi się, że temat jest dosyć ważny i tutaj sugerowałbym, żeby marka Patton po prostu wzięła swojego inżyniera i jakiegoś zawodowego spawacza i zrobili krótki tutorial z napisami, jaki jest zamysł tego pulsu i jak tego pulsu używać, ponieważ jak hobbyści mają problem, no to jeszcze pół biedy, ale mamy tutaj co prawda inne urządzenie, ale też z pulsem i kolega z zaprzyjaźnionego kanału Akademia Spawania, fachowiec, zawodowy spawacz spawający na profesjonalnym sprzęcie, no nie potrafił tego pulsu tutaj obsłużyć. Mi osobiście też się nie udało uzyskać tego charakterystycznego dźwięku, jaki wydaje spawarka podczas spawania pulsem. No, wpiszcie sobie w internet Micmac Pulse, to ta metoda wydaje charakterystyczny odgłos. Oczywiście puls działa, jest to normalnie widać gołym okiem, jest to widać na oscyloskopie, ale jednocześnie no, ta opcja wymaga wielu prób, eksperymentów, żeby zrozumieć, który parametr co robi i jaki efekt uzyskamy. Dobrze, przyjrzyjmy się temu pulsowi na oscyloskopie w praktyce. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, bo miałem na oscyloskopie ustawione złe tłumienie sondy, bo wcześniej robiłem inne pomiary, a było już bardzo późno i po prostu zmęczenie dało znać o sobie. Ale widoczny na oscyloskopie przebieg spokojnie wystarczy nam do tego, żeby zobaczyć, jak ten proces spawania wygląda. Napięcie 26 V, a posuw 16 m na minutę. Są to maksymalne ustawienia spawarki Promig 200. Za chwilę zmniejszę te parametry i porównamy sobie, co się zmienia. A teraz 20 V i posuw drutu 11. I jeszcze minimalne ustawienia. A teraz coś, co niektórych może zaskoczyć. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest regulowane napięcie spawania. I co tutaj ciekawego się dzieje? Tak naprawdę
amplituda napięcia się nie zmienia. Tutaj mamy mniej więcej tą samą wysokość, co tutaj. Mimo, że z tej lewej strony mamy 26 V napięcie spawania, a tutaj mamy 14 V napięcie spawania ustawione na spawarce. Więc dlaczego na wyjściu, jak podłączymy multimetr, to pokazuje on właśnie albo 26, albo 14 V? No dlatego, że mamy tutaj sterowanie na zasadzie PWM, czyli sterujemy wypełnieniem impulsu. Im ten impuls trwa dłużej, tutaj widać mniej więcej ile on trwa, w porównaniu do tego krótkiego impulsu, tym napięcie wypadkowe, wynikowe jest wyższe. Kto się bawił Arduino, to wie, że tak możemy sterować na przykład obrotami wiatraczka, czy mocą świecenia diody. Zresztą widać jest tutaj nawet na pomiarach, mimo że to nie jest 400 V, tylko raczej 43 V należałoby to odczytywać, a tutaj 51, czyli nawet tu, gdzie jest teoretycznie niższe napięcie, w tej chwili wskazuje nawet wyższe to napięcie. No wiadomo, ten wykres nam tutaj trochę skacze, jest on nierówny. Na pewno takie źródło generuje też sporo zakłóceń. Ale mniej więcej widać, na czym polega sprawa. To samo ma się do wykresu prądu. Zwróćcie uwagę, że stan wysoki przy wyższej prędkości podawania drutu, bo z prędkością podawania drutu idzie równocześnie wyższy prąd. Czyli tutaj mamy z lewej strony wysoki prąd, to na tym odcinku ten prąd opada tak praktycznie pod kątem 45 stopni. Czyli tak łagodnie sobie opada i za chwilę znowu narasta. Więc jego wypadkowa będzie wyższa w stosunku do tego z prawej strony. Tu mamy mniejszy posuw drutu, pewnie bliski minimalnej wartości, jaką da się ustawić. To zauważcie, że tutaj od szczytu ta linia nie idzie w ten sposób, tylko ona zaraz tu się załamuje w dół i tutaj idzie tak i dopiero narasta do góry. Nie chcę tutaj wnikać w tematykę elektroniki, no bo nie każdego spawacza to interesuje, chociaż temat jest jak najbardziej ciekawy. Tą sytuację można porównać do wkładania ręki do gorącej wody. Jeżeli mamy jakiś garnek z gorącą wodą i będziemy wkładać rękę na sekundę do wody i wyjmować ją na 5 minut, na sekundę do wody i wyjmować na 5 minut, no to woda będzie nam się wydawała chłodniejsza, niż jeżeli włożymy tą rękę na 5 minut, a będziemy wyjmować tylko na sekundę. Stąd tak samo i tutaj mamy wynikowe te wartości prądu i napięcia wyższe w zależności od czasu trwania tych impulsów. Wspominam też o tym, bo stare źródła spawalnicze, na przykład oparte na jakichś transformatorach i mostku prostowniczym, no to działały nieco inaczej. Czyli na przykład jeżeli zwiększaliśmy, leci sobie prąd spawania zerowy, my go zwiększamy na przykład na 30 A, no to on jest taki. Zwiększamy go na 70, no to on jest taki. To samo z napięciem, nic się nie dzieje. Ustawiamy sobie wyższe napięcie spawania, to jest takie. Chcemy podkręcić do, na przykład to jest 12 V, chcemy do 26, no to to napięcie sobie idzie w ten sposób. Więc tutaj, jeżeli chcielibyśmy mieć napięcie 26 V z naszego źródła, no to tak naprawdę możemy podawać nawet wyższe napięcie, tak? To powiedzmy jedziemy do zera i możemy podawać nawet wyższe napięcie. Ważne, żeby to były tylko krótkie impulsy. I teraz tak jakby w uproszczeniu mówiąc, sumaryczna wartość tych impulsów będzie dawała nam wynik 26 V. Oczywiście ja tutaj używam pewnych uproszczeń, a całą sytuację objaśniam, bo musimy to wiedzieć, żeby zobaczyć, jak będzie się zachowywać przebieg podczas zmiany parametrów pulsu. A zobaczmy, te same ustawienia co przed chwilą. I dajmy indukcyjność na 6. Zobaczmy, jaka będzie zmiana na oscyloskopie.
Okej, i czy jesteśmy w stanie dostrzec jakąś różnicę w wyniku zmiany tej indukcyjności? Te dwie odległości są mniej więcej takie same. Amplitudy też są mniej więcej takie same. No i oczywiście w stanie wysokim też mamy tutaj mniej więcej szerokość jednej kratki. Tu mamy prawie całą, tutaj połóweczkę. No myślę, że można przyjąć, że są mniej więcej takie same. No to dobrze, to może coś z prądem. Mamy tutaj niecałe 2,5 kratki amplitudę. No i tutaj amplituda jest właściwie taka sama. Ta linia opadania jest też mniej więcej podobna. Widać to po tym fragmencie tutaj tej kratki, że jest to mniej więcej to samo. W tym samym miejscu jest to takie załamanie. No i tak samo okres trwania tego impulsu jest taki sam jak tutaj. Czyli tutaj właściwie na wykresie nie za bardzo widać jest, że coś się zmieniło. Ok, według tego co piszą w internecie, to indukcyjność polega na tym, że jest wydłużony ten czas narastania prądu. No dobrze, z informacji w internecie wynika, że tak naprawdę powinniśmy szukać nie po stronie opadania, tylko po stronie narastania. Ale tutaj no nie widzę różnicy. Mniej więcej w tym samym miejscu no mamy to takie załamanie. Tutaj też to występuje. Ten kąt też zdaje się być no bardzo podobny. No szczerze powiedziawszy, nie widzę tutaj różnicy. Może jakiś bardziej spostrzegawczy elektronik zwróci na coś uwagę, ale ja tutaj nic nie dostrzegam. Ok, wracamy do indukcyjności taka jaka była. Puls jest aktywny. Puls voltage. Pause voltage. Frekwencji. Duty cycle. No i to jest właściwie koniec opcji pulsu. No i będziemy teraz sobie to zmieniać i patrzeć, co się będzie działo. W instrukcji starego urządzenia było to trochę inaczej zrobione. Mieliśmy podaną główną wartość, a tamte wartości pokazywały, o ile ma się odchylać od tej głównej wartości. A tutaj jest jakby inaczej nawet nazewnictwo pokazane, że jest prąd, że jest napięcie jakby tej przerwy i napięcie spawania tego głównego. No dobra, zostawmy tak jak jest. No i częstotliwość. To jest najniższa częstotliwość, jaka może być. I słuchajcie, na tych ustawieniach nie bardzo da się spawać, ponieważ tutaj widzicie kawałek starej spoiny na tych parametrach 20 V i 11 m na minutę, a tutaj widzicie kawałek nowej spoiny z pulsem. Tak jakby było za dużo drutu. No więc spróbuję dobrać teraz no inną wartość drutu. Z 11 zrobiłem 6 posłów drutu. Tak, moi drodzy, jak spawam, to nie widzę, co się dzieje na oscyloskopie, ale zauważyłem, że tak jakbym spawał na niskim prądzie i za chwilę jest tylko takie bardzo krótkotrwałe podniesienie i znowu dłuższy kawałek spojrzy na bardzo niskim prądzie i za chwilę znowu podniesienie. Może dlatego też nie widziałem tego na oscyloskopie, jak patrzyłem tak kątem oka. Czyli co? Wychodzi na to, że jest tak, albo za małe wypełnienie impulsu, albo za mała częstotliwość. Mamy teraz 2% wypełnienia, czyli na przykład można to, zobaczymy ile jest maksymalnie, tak? 20. Minimalnie jest 2, maksymalnie jest 20. Sugerowałoby to według tego co ja widzę jak spawam, że przez większość czasu nadal mamy niskie napięcie spawania. Potem na chwilę jest tylko podniesione, bo jest taka częstotliwość ustawiona.
I potem znowu przez dłuższy czas mamy niskie napięcie spawania. Dobrze, a teraz ten duty cycle zmienię na maksimum. Zobaczę, jaki będzie efekt. Zostawiam te 6 metrów na minutę. Teraz pokażę Wam na oscyloskopie to, ale za chwilę musimy tu wrócić i nagrać, żeby było widać, jak spawam. To ja tutaj jednak czegoś nie rozumiem. Skoro na początku mieliśmy ustawione dwa duty cycle i przez większość czasu mieliśmy napięcie niskie, a teraz ustawiliśmy duty cycle i mamy przez większość czasu napięcie wysokie, to ja bym bardziej powiedział, że wcześniej mieliśmy duty cycle 2, a teraz mamy na przykład duty cycle, no nie wiem, 90 czy 95. Bo okej, jeżeli mamy wypełnienie 2%, to należy rozumieć, że przez 2% czasu będziemy mieli napięcie wysokie, a przez resztę, czyli 98, napięcie niskie. No i tak widać na oscyloskopie działa. No a jeżeli ustawimy 20%, no to powinniśmy mieć przez 20% czasu napięcie wysokie, ale przez 80% czasu napięcie niskie. A tutaj to tak nie działa, bo układ się jakby odwrócił. I teraz napięcie niskie trwa bardzo krótko, a napięcie wysokie trwa przez większość czasu. Czyli co, jeżeli teraz ustawię duty cycle na połowę wartości, czyli na 9, tak, bo mamy od 2 do 20, to jest 18, na pół, czyli 9, to co będę miał wypełnienie w tym momencie, tak naprawdę mówiąc, 50 na 50, czyli połowę czasu będę miał napięcie wysokie, a połowę czasu napięcie niskie. Nie wiem, sprawdźmy to. Ustawiam duty cycle na 9%. No nie, oscyloskop mówi co innego. W tym wypadku napięcie niskie trwa nieco dłużej niż napięcie wysokie. Dobrze, to zobaczmy, jaka będzie reakcja na 16 duty cycle. Tutaj znowu napięcie wysokie trwa dłużej niż napięcie niskie. Po lewej stronie mam standardowe wypełnienie duty cycle, tak jak to zazwyczaj się rozumie. Czyli jeżeli mamy 50, no to mamy 50% na górze i 50% na dole. Czyli ten czas trwania impulsu jest taki sam, jak czas trwania tego impulsu. Innymi słowy, wysoki impuls trwa tyle samo, co niski. No jeżeli mamy 2%, no to niski trwa bardzo długo, a wysoki tylko trwa właśnie te nasze 2%. Jeżeli mamy 20%, no to już ten wysoki impuls trwa nieco dłużej, czyli 20%, a całą resztę, czyli 80%, trwa impuls niski. Ja sobie tego nie wymyśliłem. Tutaj macie taki z prawej strony przykład. 0, 10 to są takie niskie słupki, 50 na 50 to są równe. A dopiero jak jest 80%, to dłużej trwa impuls wysoki niż impuls niski. A teraz jak się zachowuje nasza spawarka? Jeżeli mamy 2%, to faktycznie przez dłuższy czas mamy niski prąd spawania, czy niskie napięcie spawania. Na chwilę nam podskakuje. No i potem znowu przez dłuższy czas mamy niskie napięcie. I znowu mamy taki pik chwilowy, 2%. W stosunku czasu. Ale jeżeli ustawimy 20%, to dzieje się coś dziwnego. Układ się tak jakby odwraca. I tutaj zamiast mieć nieco dłuższy czas tego wysokiego napięcia, no to my mamy dosyć długi czas. No nie mierzyłem go tam dokładnie, ale na pewno trwa dużo dłużej stan wysoki, czyli wysokie napięcie, niż to napięcie niskie. Nie trzeba wykresu, widać to na ekranie, że przez większość czasu jest jasne światło, czyli napięcie wysokie, a tylko bardzo krótko mamy napięcie niskie. Teraz ciekawostka, ustawimy sobie 9%. 9% jest połową różnicy tych dwóch wartości, czyli powinniśmy uzyskać mniej więcej około 50%. No a tam nie mamy 50%, aczkolwiek jesteśmy do tego zbliżeni. Tutaj mamy taką sytuację, że napięcie niskie trwa nieco dłużej niż napięcie wysokie. Czyli napięcie wysokie trwa tyle, napięcie niskie
troszkę dłużej, znowu napięcie wysokie, napięcie niskie, troszkę dłużej. No nie jest to równe 50%. W związku z powyższym powiedziałbym, że to jest raczej jakaś skala od 2 do 20, a nie wartości od 2 do 20% wypełnienia. Dobrze, zobaczmy teraz, co robi częstotliwość. Mogę ustawić aż 500 Hz, ale tutaj nic nie zobaczycie na wykresie. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Już tłumaczę, dlaczego przy wysokich częstotliwościach no praktycznie nie widzimy żadnych zmian na ekranie. Ponieważ przy niskich częstotliwościach mamy dużo czasu na zmianę. Załóżmy, że tu mamy odległość 1 sekundy na osi czasu. No to w ciągu 1 sekundy mamy na przykład dwa stany wysokie. I to jest niska częstotliwość, na przykład powiedzmy 2 Hz. I duty cycle mamy tutaj 20% stanu wysokiego i 80% stanu niskiego. Gdy zwiększymy częstotliwość na przykład do 100 Hz, no to one się tak szybko te stany zmieniają, że my na oscyloskopie tego nie widzimy. Można by oczywiście tam zmienić podstawę czasu i to zobaczyć. Ale co się dzieje? Po prostu w tej samej jednostce czasu, czyli w jednej sekundzie, tych zmian występuje dużo więcej. Dalej mamy wartość cyklu 100% i zależność stanu wysokiego od stanu niskiego taką samą, czyli 20% stanu wysokiego i 20% stanu niskiego, tylko że tych stanów w ciągu jednej sekundy występuje znacznie więcej, jeżeli damy wyższą częstotliwość. Zmienię teraz to napięcie. To jest to główne napięcie, bo jestem ciekaw, czy ono ma w ogóle wpływ na cały proces. Podjedziemy tym napięciem maksymalnie do góry. No ewidentnie ma wpływ. Ciekawostka jest taka, że mam stosunkowo niski posuw drutu, a dałem maksymalne napięcie. Wcześniej spaliłem tak końcówkę prądową, a teraz udało mi się zrobić tą spoinę tutaj. Nawet fajnie to szło. Czyli skoro ma wpływ, no to jeżeli ma wpływ, no to musimy zobaczyć tutaj sobie, jaki to ma wpływ. No dobra, no to teraz schodzimy na minimum, może zobaczymy, jak to jest minimum. Napięcie minimum 12, no to to może być ciężko. To jest za mało, no to próbuję na 14 V. Czyli tak, to główne napięcie też bierze udział. No to teraz oczywiście ja nie widzę tego, co się dzieje na oscyloskopie i ciężko mi jest tak jakby wnioskować. Napięcie pulsu podnieśliśmy do maksimum, ale napięcie podstawowe zostawiliśmy takie, jakie jest. Czy to coś zmienia? No zmienia, zupełnie inaczej się spawa teraz. No i dobra, no to jest napięcie szczytu. No ciekawe, co się stanie w takim razie, jeżeli ja to napięcie pulsu dam na minimum. Teraz napięcie pulsu będzie niższe niż napięcie pauzy. No i teraz tak, prąd pauzy ustawię na maksa. No zobaczymy, co tu się stanie z tym. Prąd pauzy jest na maksa. Mam nadzieję, że informacje, które zawarłem w tym filmie, przede wszystkim pokażą Wam, jak się zachowuje spawarka, no bo nie każdy ma okazję podejrzeć, jak przebiega prąd spawania, napięcie spawania itd.
Czy faktycznie spawarka Patton Promig 200 ma puls? No, jak widać ma. Nawet gołym okiem widać, jak to napięcie pulsuje. Jednak mimo tych wszystkich pomiarów ciężko jest się połapać, który parametr tak naprawdę za co odpowiada. I tak jak wspomniałem na początku, widziałbym tutaj naprawdę solidną instrukcję z kilkoma przykładami, a najlepiej filmik, tutorial wykonany przy współpracy zawodowego spawacza i technika inżyniera, który jest odpowiedzialny za właśnie metodę puls w tej spawarce, żeby wyjaśnił, co on miał na myśli, używając tych różnych parametrów. Bo sam puls, jeżeli już uda nam się go ustawić, daje tutaj naprawdę bardzo fajne efekty, chociażby jeżeli mamy jakieś spoiny w pozycjach wymuszonych, czy na przykład konieczność wprowadzenia mniejszej ilości ciepła do spoiny, to taki puls to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Przetestowałem dwie główne metody tej spawarki, czyli spawanie metodą MMA i spawanie metodą MAG. Tak naprawdę jeszcze wiele rzeczy można by testować, jakieś spawanie drutem samoosłonowym, czy spawanie aluminium, ale tego nie udało mi się zrobić, ponieważ szpulki, te 1-kilogramowe, niestety nie wchodzą na ten podajnik. Widzę, że jest tutaj jakaś redukcja, ale czy ona akurat pasuje do tego podajnika, to nie wiem. No ale w każdym razie no byłaby konieczność albo sobie taką redukcję na przykład wydrukować, albo zakupić. Jeżeli chcemy oczywiście używać szpul 1-kilogramowych, a to się często zdarza, jeżeli spawamy jakieś nietypowe materiały, no i nie chcemy kupować 5 kg drutu po to, żeby zrobić jakąś naprawę, na przykład, nie wiem, części aluminiowej. Wracając do wątku, który zacząłem, no to mówię, jeszcze można by testować na przykład metodę Tick Lift. Ja osobiście uważam, że Tick Lift wcale nie jest zły, bo zdarza się czasami, że trzeba coś precyzyjnie pospawać albo bez odprysków i wtedy ważne jest, że mamy ten Tick Lift. Ale tak jak mówię, główne metody są przetestowane. Mam nadzieję, że pomoże Wam to podczas jakiejś decyzji odnośnie wyboru Waszej spawarki. Jeśli chodzi o moją subiektywną opinię, o samo spawanie, to jest to najlepszy migomat, jaki do tej pory testowałem, chociaż jest to też najdroższy migomat, więc widocznie cena idzie w parze także i z jakby z komfortem, jakością tego, jak się spawa naszym migomatem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to szybko je zadawajcie w komentarzach, ponieważ no, prawdopodobnie będziemy pomału kończyć testy tej spawarki, no i będę musiał ją odesłać do firmy Patton, której serdecznie dziękuję za udostępnienie tego sprzętu na testy. A Wam, moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę, za liczne komentarze, lajki, subskrypcje mojego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, hej!